No na pewno będzie to trudny vlog w związku z tym, że rozstaliśmy się z żoną. Stało się to dokładnie 2 godziny temu. Dlaczego do tego doszło? Postaram się Wam opowiedzieć jak najbardziej obiektywnie i niestronniczo, bo nie mam zamiaru oczerniać mojej byłej żony i wypowiadać się o niej w negatywny sposób, aczkolwiek powiem wszystko tak, jak faktycznie było, bo prawda jest najlepszym lekarstwem. Więc no, na pewno będę musiał to przetrawić, bo nie jest to coś, czego ani się spodziewałem, ani chciałem, pomimo tego, że od kilku miesięcy mieliśmy problemy, o których na YouTube nie mówiliśmy i wiele razy drobne kłótnie kończyły się tym, że ona nie była w stanie ogarnąć swoich emocji i uciekała do siebie do domu. Też kilka razy chciała się całkowicie pakować walizkę i zabierać, bo po prostu czuła się atakowana. Ja ją prosiłem na przykład o to, żeby codziennie przed snem były pozmywane naczynia, gdzie ja często też zmywam naczynia, nie tylko po sobie, ale i po niej. Ale przed snem tak się umawialiśmy, że będzie zmywać naczynia zawsze. No i nie zmywała tych naczyń zawsze, często były niepozmywane. I jak delikatnie napomknąłem na ten temat, czy jest szansa na to, żeby jednak trzymała się tego, czego się umawialiśmy, no to właśnie czuła się jako osoba atakowana i włączała jej się mentalność ofiary, czyli automatyczna obrona, czyli atak i zarzucanie mi różnych rzeczy. Pod tym względem był bardzo duży problem, bo nie potrafiliśmy znaleźć wspólnego mianownika przy najmniejszych problemach, właśnie takich jak zmywanie naczyń chociażby. Takim głównym zapalnikiem naszego rozstania było to, że kilka dni temu mieliśmy jechać na piknik i iJane proponowała, żebyśmy pojechali na piknik o 15:30 i będziemy tam na 4:00. Ja jestem bardzo wrażliwy na słońce i wiem, że jak o 4:00 będę na plaży do godziny 6:00, to się spalę po prostu i to mocno, bo dla mnie pół godziny na słońcu to jest spalona skóra. Więc poprosiłem, żebyśmy pojechali o 16:00, będziemy tam o 16:30. No i zostaniemy do 18:00, półtora godziny, zjemy sobie piknik, ona sobie nagra vloga, bo też chciała nagrać vloga, nie ma problemu. Mówiła wcześniej, że przygotuje jedzenie na ten piknik, nie przygotowała tego jedzenia. Przed wyjazdem powiedziała, że pojedźmy do restauracji i kupmy jedzenie w restauracji. No troszeczkę mnie to rozczarowało, bo miałem nadzieję, że będzie fajnie, romantycznie i że będzie jakaś z jej strony zaangażowanie po prostu w ten piknik, że zjemy jedzenie, które ona przygotowała, a nie to, które kupimy w restauracji. To było dla mnie trochę takie pójście na łatwiznę i piknik romantyczny na plaży myślę, że powinien być troszkę bardziej specjalny właśnie z włożeniem serca od siebie i przygotowaniem swoich własnych potraw, a nie pojechaniem do restauracji i kupieniem w restauracji jedzenia, więc to troszeczkę mnie rozczarowało, no ale tak czy siak się zgodziłem. No i wyjechaliśmy o 16:00 i okazało się, że faktycznie wyjechaliśmy za późno, bo był duży trafik, korki, dużo studentów kończyło szkołę w tym czasie i zabraliśmy po drodze jeszcze pranie, tam w pralni trochę rozmawiałem z panią o zaginionych leginsach, więc to też trochę zajęło. Później, żeby nawrócić, też były korki, to trochę zajęło. No i faktycznie się spóźniliśmy na ten piknik i jak już byliśmy przy tej plaży, to była godzina prawie 17:00, ale słońce zachodzi tutaj około godziny 18:00. O 18:00 już jest tak w miarę, powiedzmy, ciemno. Nie całkowicie ciemno, ale robi się ciemno. Czyli mieliśmy jeszcze godzinę czasu na to, żeby zrobić piknik, więc mówię żonie, żebyśmy pojechali po to jedzenie szybko, zamówili je, albo nie, pojedźmy po prostu od razu na plażę. Mieliśmy jakieś tam snaki, chipsy, jakieś napoje, takie pierdoły. Mieliśmy trochę jakichś tam właśnie snaków, jedzenia. I ona mówi, że nie, że ona już nie jest głodna i nie chce pikniku i żebyśmy jechali do domu. Ja mówię, no po co mamy sobie robić niefajny dzień? Mieliśmy to zaplanowane, ja też byłem tym podekscytowany.
zróbmy tak, już może nie zdążysz nagrać tego vloga, ale przynajmniej zjemy sobie romantyczną kolację przy zachodzie słońca na plaży. Ona nie, chce jechać do domu, jestem wkurzona, mam to gdzieś. No i mówię, no okej, dobra, no przecież na siłę nie będę nikogo namawiał, więc zawróciliśmy, jedziemy do domu i próbuję z nią rozmawiać. Słuchaj, no faktycznie mój błąd, wyjechaliśmy pół godziny za późno, ale jeżeli ty byłaś taka pewna, że nie zdążymy, to trzeba było mi też powiedzieć, że słuchaj Damian, nie zdążymy, jak wyjedziemy o godzinie 16. A ona nic nie powiedziała, zgodziła się na to, żebyśmy pojechali o tej 16, tak jak ja zaproponowałem, bo wydawało mi się, że to jest idealny czas, jak tam dojedziemy. Poza tym też miałem tego dnia w głowie, że ona przygotuje jedzenie i stąd jedziemy z jedzeniem na plażę, więc nie będziemy musieli po drodze tracić czasu na kupowanie, tylko jedziemy na plażę, pół godziny nam to zajmie, o 16.30 będziemy na plaży. No i nie udało się. No, tak czy siak, drobna pomyłka, tak? Lekkie spóźnienie, z którego tak naprawdę nie powinien wyniknąć żaden duży problem. No ale całą drogę powrotną się do mnie nie odzywała i stroiła fochy, pomimo tego, że ja przeprosiłem za swoją pomyłkę, że faktycznie miała rację, powinniśmy pojechać razem. Pojechaliśmy na market, bo musiałem wrzucić film na internet, więc siedziałem w samochodzie, pół godziny wrzucałem ten film, emocje mi w miarę opadły. Miałem nadzieję, że jej też, bo ona wyszła grać w grę na takie molo przy morzu. Więc jak już się film wrzucił, to podszedłem do niej i chciałem ją przytulić i powiedzieć: przepraszam, słuchaj, no naprawdę nie wiedziałem, że się spóźnimy. Let's move on, po prostu nic się nie stało, tak? Możemy pojechać na ten piknik innym razem. Chciałem jej to powiedzieć, jak podszedłem do niej, to mówię: babe, wait, I wanna say something. A ona w tym momencie ode mnie odeszła, obróciła się plecami i idzie. Ja mówię: wait, it's important. Nie zareagowała, poszła do samochodu i też poszedłem do samochodu, no i jedziemy z marketu do domu. I się pytam jej: słuchaj, czy myślisz, że takie postępowanie jest właściwe? Czy myślisz, że jesteś ok? A ona na to: whatever, I don't care. No i w tym momencie, jak to powiedziała, whatever, I don't care, to tak mnie to zabolało, jakby w ogóle, wiesz, miała mnie w dupie całkowicie. I stwierdziłem, że jeżeli ona tak się zachowuje, to najlepiej, żebyśmy sobie zrobili kilka dni przerwy, żeby pojechała do domu. Here. What do you do here? I don't know, just, you know, roam around to see what's happening here. It's okay? Okay. So you speak English, you are from Bohol? Yeah. You are from Bohol, you are not from Mindanao. I'm from Mindanao. You are from Mindanao, yeah? Okay. This guy is very happy. Yeah, because he's drunk. Okay. Who is with you? Alone. I'm alone. No. You don't mind that I'm here? It's okay? Thomas. It's okay. 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 People here seems to be very happy. Yeah. It's very interesting. Like, people in these poor areas, they are very happy. How come? How is that? So, because Sunday. Because Sunday? Yeah. Okay. Yay. How about Monday? No, no happy? No. On Monday you're not gonna be happy? Happy, but not all. Ah, okay. Okay. So, you don't mind? Not tall. I like your height. Thank you. Thank you. But you don't mind that I'm roaming around here? No? It's okay? You're not offended or anything like that? It's okay, yeah? Okay. Just be careful. Yeah, yeah, yeah. Let me know if you can cut. You're all around. Yeah, yeah. Para pa ikaw followers mo yan. Ang kalakitin. Wala ka kasabot. Wala ka kasabot. But you understand in speaking Bisaya. Gamay, gamay kayo. Gamay kayo. Okay, go ahead. Yeah, yeah. This is your dad? This is your family? Yeah, this is my dad. Okay, hello. Okay.
do rodziny, gdzie często sama jeździła właśnie jak były drobne problemy, na przykład tego typu, czy mogłaby wymyć naczynia wieczorem zawsze, no to to był dla niej taki w ogóle atak, że musiała zabierać swoje rzeczy 5 minut po tym, jak jej spytałem o te naczynia i jechała do domu na kilka dni znowu. I to było takie, kilka razy już były takie sytuacje, gdzie zostawiała mnie praktycznie jakby bez żadnego powodu. Najbardziej zabolało mnie wtedy, kiedy powiesił się mój bliski przyjaciel na wyspie obok i potrzebowałem jej bardzo. I ja pojechałem na kilka godzin do znajomego, który przyjechał do resortu i był w pobliżu, a dawno się nie widzieliśmy, więc chciałem się z nim spotkać. No i jak wróciłem, nie było jej w domu. I co, nie było jej w domu dlaczego? No bo pojechałem do znajomego i byłem tam przez kilka godzin. To było dla niej za dużo, żebym ja się spotkał ze znajomym, z którym nie widziałem się przez kilka miesięcy, a mam okazję się spotkać, bo jest dosyć blisko. Więc też uciekła do domu na kilka dni. Takich sytuacji było przynajmniej 6, podejrzewam. Była też jedna sytuacja taka, gdzie przyłapałem ją na tym, jak czatowała z chłopakami z Polski, którzy pisali do niej na temat ucieczki do raju, na temat kanału, na temat tego i tamtego, ale widziałem, że oni flirtują. No i jak to zobaczyłem, to mówię, słuchaj, jak możesz za moimi plecami pisać z jakimiś gośćmi, którzy tutaj intencje mają wiadomo jakie, no po prostu chcą się do ciebie zbliżyć na tyle, żeby z tobą być, no bo widzę po wiadomościach co i jak. Nie było tam z jej strony jakiegoś flirtu, bardziej takie innocent, no innocent, to sobie przetłumaczycie, odpowiedzi, ale fakt faktem pisała z kilkoma typami w miarę regularnie. No i oni nawet jej proponowali, jestem teraz w Tagbilaran, może się spotkamy, to tam było od niej na przykład, hehe, nie, ja mam męża, ale to też było na pogranicy flirtu i to nie było fajne. I jak to zobaczyłem, to po prostu czułem się, jakby mi wybuchło serce i mówię jej, jak możesz robić takie rzeczy, że za moimi plecami nawet nic mi o tym nie mówisz, piszesz z gośćmi i trochę wręcz jakbyście flirtowali, to znaczy bardziej z ich strony był nacisk na to, a z jej takie niewinne przyzwolenie. No i ona tłumaczyła to w ten sposób, że to są moi fani i ona chciała być okej w stosunku do nich i po prostu coś im odpisywać. No ale okej, no to, że to są moi fani, to wcale nie znaczy, że nie mają zamiarów takich, żeby się do niej dobrać i mi ją na przykład odbić, bo takie sytuacje są na porządku dziennym tak naprawdę na świecie, gdzie ludzie się podszywają pod przyjaciół, chcą się zbliżyć później tylko, żeby wbić sztylet mężowi chłopakowi, podkopać dołek i zabrać dziewczynę, więc tłumaczę jej to i mówię, że to jest niefajne. No i też zareagowała na tym tak, że zaczęła się pakować i zabrała swoje rzeczy i pojechała do domu znowu. To był w sumie pierwszy raz. Kilka dni to trwało, później odebrałem ją od znajomych, zatrzymała się u znajomych. Myślałem, że będzie u rodziców, ale ukrywała się przed rodzicami. To też się przestraszyłem, bo była u jakichś znajomych. Przez jej koleżankę dowiedziałem się co i jak, bo się przestraszyłem, czy będzie wszystko z nią ok, bo tam jakieś wrzucała posty typu depresja, coś tam, nie mam po co żyć i tak dalej. No to mówię, dobra, pojadę po nią i sobie to jakoś wyjaśnimy. I faktycznie pojechałem po nią, jak tam wszedłem do tego domu tej rodziny, to rzuciła się na mnie, płakała, przeprosiła i zamknęliśmy ten temat. Powiedziałem jej, że to jest nie fair, żebyś pisała z Polakami. Co z tego, że to są moi fani? To nie ma znaczenia. To oni i tak próbują z tobą flirtować. Powinnaś takich gości ignorować. Także było takich sytuacji dosyć sporo. Wiem, że powiedziałem teraz rzeczy, które jakby są przedstawiające ją w negatywnym świetle, no bo podaję wam powód, dla którego się rozstaliśmy, nie dla którego nasza miłość była piękna i wielka, faktycznie taka była przez jakiś czas.
Co nie znaczy, że jest to osoba zła i że ma złe zamiary. Jest to osoba, która nie potrafi kontrolować swoich emocji, nie potrafi nimi zarządzać i zgrywa ofiarę. Podejrzewam, że to właśnie przez ten przypadek morderstwa siostry, aczkolwiek rozmawialiśmy wiele razy na ten temat. Kurde, ktoś kosi trawę i ciężko, no ale dobra, mam nadzieję, że i tak słychać głośniej będę mówił. Poczekajcie, przymknę okna. No i praktycznie jak były jakieś problemy, to zawsze ja byłem osobą, która pierwsza wyciąga rękę, co też gdzieś tam po jakimś czasie zaczyna troszeczkę być takie dziwne i zastanawiające, dlaczego to ja zawsze muszę być osobą, która pierwsza idzie i próbuje załagodzić sytuację. Rozumiem, jestem starszy, jestem bardziej doświadczony, najprawdopodobniej no mądrzejszy, dobra, może nie wdawajmy się w takie tematy, ale mam więcej doświadczenia, więc dlatego też sobie tak tłumaczyłem, okej, ja jako osoba starsza, bardziej doświadczona, będę po prostu postępował tak, jak powinno się postąpić i postarać się tą sytuację załagodzić jak najszybciej. No i takich sytuacji niestety było tyle. Ostatnie kilka miesięcy, na początku było super, naprawdę wydawało mi się, że to już jest to, że to będzie do końca życia, planowaliśmy wspólne podróże, planowaliśmy dziecko, mieliśmy plany takie, że przez 2-3 lata będziemy podróżować, no a żona po kilku miesiącach stwierdziła, że ona chce mieć dziecko teraz, co dla mnie było totalnym szokiem i w sumie też troszeczkę byłem zaskoczony tym, że nagle zmienia zdanie i to aż tak bardzo. Więc próbowałem jeszcze porozmawiać z nią, słuchaj, dziecko możemy sobie zrobić za 2 lata, ale nigdy już nie będziemy mieli takiej wolności, jak mamy teraz, żeby sobie podróżować, pojechać nawet do mojego kraju, poznać moich rodziców, tam wziąć oficjalny, prawdziwy ślub. Nie przemawiało to do niej. Chciała dziecka, tylko dziecko, dziecko, dziecko. I wszystko to, co ja mówiłem na nie, to było dla niej absolutnie nie do przyjęcia. Także zgodziłem się na to dziecko, próbowaliśmy przez 3 miesiące, nie wyszło. W tym miesiącu mieliśmy jechać, sprawdzać, czy ona może zajść w ciążę. Jeżeli tak, jeżeli z nią nie ma problemu, no to wtedy byśmy sprawdzali, czy ja mam problem. No ale nie doszło do tego, bo się rozstaliśmy z powodu tak naprawdę pikniku i z powodu tego, że nie potrafiliśmy znaleźć wspólnego mianownika w rozmowach, które były ważne, poważne i dzięki którym nasz związek mógłby kwitnąć. Bez tych rozmów moim zdaniem nie ma absolutnej szansy, żeby związek się rozwijał, bo byśmy razem w sobie tłamsili to, co nam siedzi na sercu. Ja jestem osobą taką, która uzewnętrznia się, bo wiem, że szczerość i otwartość powoduje to, że bardziej się do siebie zbliżamy, bardziej możemy sobie ufać. No i jeszcze jednym problem dla niej był taki, że podczas tych rozmów ja na przykład, ona twierdziła, że podnoszę głos, co podnoszenie głosu było może nawet tak, jak ja teraz mówię, to już było dla niej podnoszenie głosu. Ja mówię, że my tak rozmawiamy w mojej kulturze i słyszałem też, że w waszej kulturze też tak rozmawiasz ze swoją rodziną i czasami jak się kłócicie, to nawet są krzyki. Ona mówi, tak, ale to jest w mojej kulturze. Ja mówię, no okej, a w mojej kulturze jest tak, ja tak rozmawiam. To nie jest żaden atak, po prostu ja wyrażam swoje myśli, opinie, emocje i ja ciebie nie atakuję. No ale to jej się nie podobało właśnie, w jaki sposób rozmawiam, pomimo tego, że nie krzyczałem. Nigdy nie krzyczałem. Raz krzyczałem na wiosce wtedy, kiedy właśnie zostawiła mnie po tym, jak przyjaciel się powiesił i ja pojechałem do resortu na kilka godzin i jak wróciłem, to jej nie było. To pojechałem na drugi dzień tam strasznie po prostu rozwalony, bo miałem wrażenie, że straciłem 2 najbliższe osoby, przyjaciela, samobójstwo, no i żonę, która mnie zostawiła w potrzebie, gdzie ja naprawdę byłem w czarnej dupie, że tak powiem, bo byłem załamany tym, co się stało z Pawciem i też się o siebie obwiniałem i potrzebowałem osoby bliskiej, mojej żony, żeby mnie wspierała.
A ja pojechałem na kilka godzin spotkać się ze znajomymi, jak wróciłem, to już jej nie było. Jej jakby tłumaczeniem jest to, że zostawiłem ją na kilka godzin. No, co jest w tym takiego złego, że ja ją zostawiam na kilka godzin w domu, gdzie jest sama, bezpieczna, ma jedzenie, ma prąd, internet, wszystko. Mamy, jesteśmy na telefonach, wie gdzie jestem, o co chodzi. No dla niej to było atak też na nią, na jej osobę, że zostawiłem ją w domu. Także jest mi przykro bardzo, że tak to się skończyło. Jest to osoba, która wciągnęła mnie w swoje życie, pomimo tego, że się opierałem, ale jednak po tym, jak poznawałem ją coraz bardziej, przekonywała mi do siebie, mnie do siebie coraz bardziej, po tym, jak mi mówiła, że mnie kocha, że chce być ze mną, że chce, żebyśmy się ochajtali, że chce, żebyśmy wzięli ślub. Więc powoli, powoli ją poznając, widząc, jakie ma wartości, wydawała się bardzo fajną dziewczyną i podejrzewam, że jest bardzo fajną dziewczyną, tylko że jednak 19 lat, no i brak jakby zupełnie pojęcia o świecie i o tym, jak sobie radzić z emocjami lub w sytuacjach takich, gdzie jest jakaś drobna kłótnia, bo nie mieliśmy kłótni jakichś mega poważnych. Naprawdę, to były pierdoły, które nie powinny prowadzić do tego, do czego doprowadziły, czyli do jej over reagowania i zabierania swoich rzeczy i uciekania do domu. Mam nadzieję, że zmieniłem jej życie na lepsze. Ma komputer, ma telefon, nauczyłem ją jak vlogować, zarobiła ponad 100 tysięcy peso na YouTubie, będzie w stanie utrzymywać siebie i swoją rodzinę, więc cieszę się, że mogłem pomóc. Jest mi tylko przykro, że zostałem potraktowany w taki sposób, jakbym był dla niej nikim, bo tak naprawdę ja do końca walczyłem i próbowałem ją przekonać, że słuchaj, no tyle razy ten cykl powtarzaliśmy, gdzie mieliśmy jakieś drobne sprzeczki i ty overreagowałaś i uciekałaś do domu, bo nie potrafiłaś sobie radzić z emocjami i tutaj tą sytuację załagodzić, porozmawiać, przytulić się i po prostu no, zapomnieć i dalej funkcjonować jak normalna para małżeńska. No to nie, była ucieczka. No i czekajcie, zgubiłem wątek. No ale to był problem, to był wielki problem. Ten brak znalezienia wspólnego mianownika, gdzie pomimo tego, że ja mam dobre i czyste intencje do tego, żeby załagodzić sytuację, czy żeby nawet rozwijać jej kanał, czy TikToka. Zarzuciła mi również to, że nie angażuje się w jej TikToka i nie angażuje się w jej YouTube'a, gdzie ja naprawdę... Ona jest YouTuberką, bo ja się zaangażowałem w jej YouTube'a najbardziej jak się da. Dostała laptopa, dostała telefon, dostała kamerę i dostała wszystkie narzędzia potrzebne, plus całą moją wiedzę, którą miałem, którą przekazywałem jej przez miesiące tak naprawdę. No i to tak wygląda troszeczkę, jakby już dostała to, czego potrzebowała, może żeby się usamodzielnić. Nie potrafiła się odnaleźć w związku z dorosłym mężczyzną. No i nie wytrzymała ciśnienia i widziałem za każdym razem, jak były te spory, to jej się przedstawiały klepki, po prostu ona zamieniała się w inną osobę, w osobę, która nie potrafi w ogóle kontrolować tego, co mówi i mówi rzeczy, których nie chce powiedzieć, bo jej ego nie pozwala na to, bo jest w programie ofiary i odpowiada jako ofiara i wszystko, co ja powiem, to jest atak. Żyć trzeba dalej. Ja będę planował moje kolejne ruchy. Najprawdopodobniej wylecę z Filipin na jakiś czas. Jeszcze nie wiem gdzie. Myślę o tym, żeby polecieć do Polski i odwiedzić rodzinę. Myślę też o tym, żeby polecieć do Tajlandii. Nie wiem, będę musiał to wszystko przemyśleć i się jakoś zebrać i zorganizować, ale na pewno nie posiedzę tu długo, bo nie czuję się dobrze, bo wspomnienia. No i co? Mogę wam powiedzieć szczerze, że mam złamane serce, ale miałem nie raz i poradzę sobie z tym i wiem, że w odpowiednim czasie znajdę sobie osobę, która będzie dla mnie odpowiednia i
Powiedziałem jej na koniec po tym wszystkim, jak już tak moim zdaniem brzydko się zachowała, powiedziałem jej, że ja zasługuję lepiej. I deserve better. I trzymam się tych słów, bo to jest prawda. Później jeszcze jak próbowałem ją zatrzymać, to mówiłem, że też chodziło mi o to, że my razem możemy robić lepiej, możemy się rozwijać, możemy siebie traktować lepiej. To nie znaczy, że ja zasługuję lepiej z inną dziewczyną. Ja po prostu zasługuję lepiej. Chcę mieć oazę spokoju, chcę mieć wsparcie, nie chcę mieć problemów cały czas o jakieś mega drobne rzeczy. Także miło było, ale się skończyło. Kocham ją cały czas nadal, ale czasami miłość nie wystarczy. Nie byliśmy kompatybilni po prostu. To, żeby nie być w stanie rozmawiać na bardzo ważne tematy, bo żona nie jest w stanie nic powiedzieć i po prostu jest w takich emocjach, że czuję się non-stop atakowana, pomimo tego, że ja normalnie rozmawiam tak jak teraz, mówię do kamery, to już jest dla niej za dużo. No to nie ma tutaj jakby fundamentu, na którym można budować i kultywować tą miłość do tego, żeby wzrastała i żebyśmy oboje wzrastali w tej miłości. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, mam nadzieję, że nie będzie za dużo pieprzenia typu o, wiedziałem, bla bla bla. Będzie na pewno, wiem. Tak czy siak to wideo musiałem zrobić, żeby zamknąć ten temat i móc jakby ruszyć się dalej ze swoim życiem. I need to move on. Trzymajcie się, dziękuję za to, że jesteście. Mam nadzieję na wasze wsparcie tak naprawdę, bo nie jest mi lekko i proszę o to, żebyście mnie wspierali jakoś energetycznie w komentarzach, psychicznie, w wiadomościach, bo potrzebuję tego teraz na pewno bardzo mocno i mam nadzieję, że nie zajmie mi za dużo czasu trawienie tego bólu, który teraz czuję w swoim złamanym sercu. Peace.